teraz z nami Kornel Osyra. Jesteśmy po pierwszym oficjalnym test meczu przed zbliżającym się nowym sezonem. Powiedz, jak oceniasz jego przydatność, chociażby patrząc przez pryzmat rywala, z którym przyszło się dzisiaj zmierzyć? Wydaje mi się, że bez różnicy jakby jest rywal w tym okresie. Tak naprawdę my mamy swoją pracę do zrobienia. My musimy się też trochę poznać, bo jest dużo zmian, więc na pewno ta ilość sparingu będzie nam przydatna, żeby się lepiej poznać, żeby lepiej złapać trenera taktykę i zrozumienie między sobą. I trzeba biegać, wyrobić trening i to jest jakby nasze zadanie na ten moment. Dzisiaj trzeba było troszeczkę walczyć samemu ze sobą, bo wiadomo, spore ciężary, spore obciążenia już w nogach. To jest wyczuwalne. Ta siłownia przekłada się jednak na boisko, nie ułatwiając zadania przemieszczania się i pracy formacjami. No to na pewno, to jakby tu mamy do wykonania to, co mówiliśmy wcześniej, tą pracę i my nie przykładamy jakby wagi do tego, że my teraz musimy tu wyglądać mega, mega super, bo my mega super musimy wyglądać z niczym Pruszków tam 23, tak mi się wydaje, gramy. I to będzie dla nas najważniejsze, a teraz mamy okres, żeby się przygotować i popracować. Czy sporo takich przemyśleń pojawiło się po dzisiejszym spotkaniu w twojej głowie, nad czym pracować, na co przyłożyć największy nacisk, bo wiadomo, że gdzieś tam kolegów z formacji starałeś się lekko instruować, przestawiać, ale pewno te mechanizmy dopiero przyjdą. Tak, no, umówmy się, ja już mam swoje lata, mam nadzieję, że będę w stanie chłopakom też pomóc, bo też od tego jestem tutaj, żeby im pomóc się rozwijać, bo na pewno oni mnie czegoś nauczą, a mam nadzieję, że ja ich trochę nauczę czegoś więcej i tylko z korzyścią dla zespołu. Ale dzisiaj szczerze nie. Myślę, tak naprawdę trochę byłem w roli też obserwatora, bo chciałem zobaczyć właśnie jak chłopaki się zachowują, jak to wszystko będzie wyglądać, a myślę, że już każdy następny sparing już będziemy się przygotowywać jakby pod te mecze ligowe i tam już będziemy musieli brać poprawki na jakieś takie nasze błędy czy sytuacje, do których nie będziemy mogli dopuszczać w lidze. Na koniec warunki do dzisiejszego test meczu, myślę, wyborne, bo na Podkarpaciu czasami zawodnicy narzekają, że te boiska gdzieś nie spełniają ich cichych oczekiwań. Dzisiaj nie ma absolutnie, myślę, chyba na co narzekać i mam nadzieję, że chyba z tym się zgodzisz. Tak, no ogólnie mam nadzieję, że nie będziemy narzekać, bo ja po roku czasu nieobecności w Polsce trochę zatraciłem naszą mentalność narzekania, więc liczę, że nie będziemy narzekać, będziemy robić swoje, będą fajne wyniki, fajna praca, fajna grupa. I damy radości kibicom. Radku, jak było zmierzyć się na tle bądź co bądź rywala z ekstra klasy? Dzisiaj mieliśmy okazję troszeczkę posmakować tej piłki na najwyższym poziomie. Witam wszystkich. Oczywiście to był dla nas wartościowy sparing. Wiadomo, każdy jest głodny gry. Wróciliśmy po wakacjach, to były nasze pierwsze minuty. Uważam, że na plus, ale jest bardzo dużo jeszcze pracy przed nami. Jak oceniasz swój dzisiejszy występ? Bo na pewno siłownia, treningi na Wyspiańskiego versus to, co dzieje się później na boisku, jeszcze w kontekście tak dobrze osadzonego piłkarsko rywala, czasami wiadomo, gdzieś pojawiają się elementy, nad którymi trzeba będzie jeszcze mocniej popracować. Jasne, że tak, zawsze są elementy, nad którymi można popracować i doszlifować. Jestem zadowolony ze swojego występu. Wiadomo, jest jeszcze dużo pracy kondycyjnej, piłkarsko, żeby poczuć, zgrać się z chłopakami. To jest wiadomo, wszystko przed nami, ale uważam, że na plus zagrałem. Jak odnajdujesz się w bądź co bądź nowej szatni Resowi, bo sporo zawodników w tym okienku, w tej przerwie między sezonami opuściło nasze szeregi, pojawiają się nowi gracze. Jak odbierasz tą nowo kształtującą się szatnię? Pozytywnie. Wszyscy chłopacy, którzy przyszli do nas, są bardzo otwarci w szatni, wszyscy żartujemy sobie, powoli się wdrażamy i uważam, że bardzo dobrze to wygląda. Ten zbliżający się tydzień będzie obfitował w gry kontrolne. Czujesz, że to jest ten początek, na który wszyscy czekaliśmy i praktycznie gdzieś tam na horyzoncie pojawiają się już myśli o pierwszym spotkaniu, o pierwszych dwóch spotkaniach wyjazdowych nowego sezonu. Powiem tak, na razie przed nami są sparingi, na tym musimy się skupić, ciężko pracować, a do ligi się przygotowujemy na maksa.